Ze względu na wybory w Polsce, sytuację w Palestynie i w Izraelu ominęło nas kilka ciekawych tematów. Otóż 15 października jakiś ukraiński radykał protestował pod polską ambasadą w Brukseli i wystawił nam wielomiliardowy rachunek. Chory człowiek, tak? Chory człowiek. Wiecie, ja się obawiam, że on chce skłócić nas z naszymi ukraińskimi braćmi. Kochana Polsko. Witam Was. Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest za akcja. Otóż organizatorem jest Fundacja Europejska Galicja, której założycielem jest Witali Machinko. Jak sam o sobie pisze na stronie internetowej, Witali Machinko jest obrońcą praw człowieka, działaczem związkowym i osobą publiczną. Szef Międzynarodowej Grupy Praw Człowieka Europejska Galicja, założyciel i przewodniczący Ukraińskiego Związku Zawodowego Solidarność Pracy, działającego na Ukrainie i w krajach europejskich. Już teraz uchylę Wam rąbka tajemnicy i powiem, że wśród tych wszystkich krajów europejskich, gdzie ta fundacja prężnie działa, to my jesteśmy oczkiem w głowie. Na stronie widziałem, że to jest były polityk, a przynajmniej kandydował w 2014 roku, no ale koleje losu rzuciły go w 2016 roku do Polski, gdzie założył fundację i bije się o prawa pracownicze swoich ziomków. No ale o tym za chwilę. Teraz przechodzimy do pikiety. Kochani, dzisiaj pod ambasadą RP w Brukseli odbyła się akcja, która stała się ważnym krokiem w obronie naszych interesów. Ukraińcy za granicą wyrazili ogólne niezadowolenie z nieprzyjaznej polityki polskich polityków wobec Ukrainy i naszych obywateli. W odpowiedzi na projekt ustawy o pomocy udzielonej Ukrainie przez polskich polityków wystawiam Polsce rachunek za zbrodnie, które popełniła na Ukraińcach w Galicji. Polska musi zrozumieć, że pomoc, której udzieliła Ukrainie, to tak naprawdę spłata długu za przeszłe zbrodnie. Przez zbrodnie pan ma na myśli pacyfikację Galicji, akcję Wisła i obozy koncentracyjne dla Ukraińców. Za naruszenie międzynarodowego obowiązku utworzenia autonomii w Galicji Wschodniej. Za represje wobec ludności, która jeszcze wczoraj posiadała obywatelstwo europejskie, o pacyfikację w Galicji do obozów koncentracyjnych. Wyraziliśmy także wsparcie dla Ukraińców, którzy pracują i płacą podatki w Polsce na rzecz operacji Wiślanej, operacji Wisła. Czyli plus tej całej sytuacji jest taki, że to nie musi być jakiś konkretny przelew, że my to już spłacamy i to plus minus 50 miliardów, które PiS wytransferował w Ukrainę, to pan Witali nam już odpisał, a że kureczek z pieniędzmi przed wyborami został zakręcony, no to uruchomił się, że długi trzeba spłacać. Chociaż oficjalnie mówi, że powodem była podobna akcja Konfederacji podczas kampanii wyborczej. Rzeczywiście coś takiego było. Natomiast w tekście popełnionym na kilka dni przed protestem stwierdził, że Polska prowadzi politykę mocarstwową. Jeżeli to jest na poważnie, to tylko pokazuje, że pan ma zerowe pojęcie na temat polskiej polityki. Wbrew temu, co mówią Polacy, czyli pan Witali wie lepiej. Ideologia dawnej wielkości do dziś ich pociąga. Dlatego gorliwie zmierzają w kierunku odtworzenia Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Polska ma ambicje stać się główną potęgą regionu, co pozwoli jej dyktować warunki Niemcom. No i trzeba panu Witaliowi oddać, że jednak rok temu była taka hagada stręczona i przez media państwowe i przez te wszystkie satelity naokoło PiSu, tyle że no chyba nikt normalny w to nie uwierzył. Przecież to była obstawa medialna dla ogromnych transferów, by mamić ludzi. No i przytulenie się ekipy Zełenskiego do Niemiec pokrzyżowało nam te plany. W tym kontekście Ukraina nabiera dla Polski szczególnego znaczenia. Tutaj można zapoznać się z wyjaśnieniem najnowszego oświadczenia w sprawie zbliżania Ukrainy z Niemcami. Polska ostrzega prezydenta Zełenskiego, że taka współpraca nie leży w jej interesie. Rozumiem, że chodzi o to, że współpraca nie leży w interesie Ukrainy, bo rzeczywiście nie leży. Krótkofalowo wpłyną jakieś transfery, na które wszyscy się
zrzucimy, jeżeli chodzi o pomoc europejską, ale koniec końców Niemcy będą zorientowane na Rosję. Tymczasem pan Witalii udowadnia, że Ukraina była związana kulturowo z Niemcami już od wielu wieków. Polska retoryka dotycząca stosunków Ukrainy z Niemcami nabiera szczególnego znaczenia, jeśli przypomnimy sobie, że część Ukrainy, a mianowicie Galicja, przez wieki była częścią niemieckiej przestrzeni kulturalnej. Tradycyjne więzy, które Polacy zerwali, zajmując tereny Królestwa Galicji i Ludomerii. Co więcej, chłop porównuje nas do Rosji, że mamy podobne zapędy w stosunku do Ukrainy, co Rosjanie. Chronimy się przed starszym bratem. Nie po to, aby mieć starszą siostrę, która będzie nam dyktować, jak przepraszać i z kim się przyjaźnić, a kogo uznać za bohatera narodowego. A ja wiem, od kogo wy są. No i tak jak mówiłem na początku, pan od kilku lat operuje w Polsce, broni praw pracowniczych Ukraińców. W artykule pod chyba wszystko mówiącą nazwą Polski System Wyzysku Ukraińców opowiada niestworzone historie, jak to ukraiński pracownik jest niszczony fizycznie w Polsce, jak to on chodzi po komisariatach, zgłasza, w których zakładach pracy Ukraińcy pracują na czarno i żaden policjant nie chce się tym zająć. Aczkolwiek to jest artykuł sprzed kilku lat. No i wychodzi na to, że pan chciałby wyjść z niszy ochrony praw pracowniczych i wrócić do polityki. Inaczej tego happeningu sobie nie potrafię wytłumaczyć. No i to tyle ode mnie. Jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Postaram się strzelić dzisiaj, ewentualnie jutro, w drugą część moich analiz, jeżeli chodzi o szpital w Palestynie. Więc bądźcie w gotowości. Moim zdaniem te informacje będą wnosiły tyle samo, co te z poprzedniego odcinka. Jak nie więcej. Zapraszam też na kanał z giereczkami, a także na moje konto twitterowe. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. To jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.